Witam z mojej samowystarczalnej chaty w programie Na pieńku z Drwalem. Paweł Nawal, nazwisko możemy mówić, czy nie? A, Nawal wystarczy. Dobra, Nawal naszym gościem i cześć. Lecimy z pytaniami do Pawła. Dzisiaj na naszej wycieczce skiturowej mówiłeś, że 7 książek już strzeliło. Sprzedało się tam, czy sprzedało, czy nakład wynosił 300 tysięcy, bo już nie wiem. No, gdzieś koło 300, tak. 300 tysięcy. Powiedz mi, program telewizyjny, generalnie takie, zaczynam odnosić wrażenie, że jak otworzę lodówkę, to wyskoczy z jej Nawal. Jest jakieś, nie wiem, jaki jest cel tego wszystkiego, tej twojej promocji, te książki, te programy. Czy jest jakieś ukryte dno w tym wszystkim? Czy tylko chodzi o to, że Nawal ma po prostu parcie na szkło? Nie, to chyba w drugą stronę, że Nawal jest tak chętny, nieczytany i oglądany, że go chcą. Czyli jest zapotrzebowanie. Myślę, że jest zapotrzebowanie, bo ja tak, może nie śmiejąc się, ale tak patrzę troszeczkę na to w ten sposób, że wiesz, nasze pokolenie wychowało się na Hansie Klosie, na czterech pancernych i psach, można czytać Sienkiewicza, ale później mamy trochę taką niszę. No, no popatrz na nasze pokolenie. Król, Psy jedynka, dwójka, Samowolka i co mamy o tej wojskowości? A jednak my myślę, Jeszcze jest zagraniczny wpływ. Ale Rambo, zagraniczny wpływ. Ale ja Rocky. Mówię, ale ja mówię, wiesz, o tym naszym polskim rynku, bo ta amerykańska popkultura militarna jest bardzo rozbudowana. Od gier komputerowych przez filmy, no już nie wspominając Rambo, Commando, Delta Force, ale później jak patrzysz na filmy, które już się wydarzyły w tej inaczej, w tym czasoprzestrzeni, w którym ja byłem żołnierzem, a więc wojna w Iraku, wojna w Afganistanie, amerykański rynek bardzo szybko działa, patrzy co się dzieje i wypuszcza te filmy, już nie mówiąc o ilości książek. I no może nie ja, ale na wspólnie gdzieś tam z Kiślem, 13 lat w gromie, który napisał Kisiel, moje książki i teraz kolejne książki kolejnych kolegów, pokazują się, że ten rynek chce przeczytać o polskim akcencie. O polskim akcencie, o polskich żołnierzach, którzy walczyli w Iraku, w Afganistanie. Zobacz, jak późno Karbala wyszła na jaw. A no, więc to nie jest tak, że ja wychodzę z lodówki, tylko że młode dziewczyny, młodzi chłopcy w Polsce chcą, w cudzysłowie, mieć swoich bohaterów, a już nie tylko patrzeć na zachód. A nie myślisz, że to jest też, że to może mieć jakiś taki wątek do tego, żeby zachęcić tych młodszych do służby, do tej właśnie przygody z wojskiem i że to jest to właśnie tak jak w Ameryce, no nie, że to jest jak gdyby taki początek, tak jak, nie wiem, w sportach walki moim pierwowzorem był słynny Jean-Claude Van Damme i właśnie Rock i tak dalej, że to od tego się zaczęło, że człowiek zaczął biegać, trenować i w ogóle chciał walczyć i podobnie może być z twoimi książkami, z tymi filmami i tak dalej, z polskim akcentem, żeby zachęcić tą naszą polską młodzież do tego, żeby no zaczęli służyć. No nie? Ile robiłeś pompek po tym, jak było wejście smoka w kinie i pokazali w telewizji? Nieskończoną ilość. Dokładnie tak. Ale wstrzeliłeś się naprawdę dobrze, bo ja mam już dzisiaj wiedzę, że jest paru chłopaków u mnie w jednostce, w gromie, którzy przygotowali się do selekcji, ćwiczyli, bo przeczytali Przetrwać Belize. Przeczytali Camp Pozzi. Przeszli selekcję i są dzisiaj już na zespołach bojowych, a więc robota czy niestawiane przez nikogo zadanie promowania polskiej wojskowości, jednostek specjalnych, samo nakręciło się przez to, że te chłopaki są dzisiaj w wojsku, kurczę, robią tą robotę i możemy się szczycić tym, że mamy naprawdę dobrych ludzi w jednostkach wojskowych, że nie poszli w inną stronę, tylko poszli w stronę wojskowości. W swojej odpowiedzi przewinąłeś akcent z grami. I też poruszaliśmy to na naszej wędrówce o tym, że praktycznie chyba jako jedyny Polak przywinę się w grze Call of Duty. Medal of Honor, przepraszam. Warfighter. No i właśnie ja myślałem, że to ty będziesz grał jakąś postać właśnie, bo ja nie gram w gry generalnie, więc mam prawo tego nie wiedzieć, ale... To trafił swój na swojego. No, że, ale no, fakt jest faktem, że mamy polski akcent w grze Medal of Honor i jest nią właśnie Nawal. To żeby tak wam wyjaśnić, jak to funkcjonowało, bo to nie jest tylko Nawal, tylko dwóch moich kolegów, znaczy dwóch nas, ja i jeszcze jeden kolega.
I to taki, wiesz, zbieg okoliczności, bo to jest rok 2012, kiedy odchodzę na emeryturę. W tym czasie doradcami Electronic Arts w Stanach są Navy SEAL. Tworzą grę Medal of Honor Warfighter, a więc Światowy Wojownik. I siedzą sobie gdzieś tam na jakimś roboczym spotkaniu. Amerykanie mówią, że z kim jeszcze mogliby Amerykanie być? Wiesz, trzeba wyjść za swój rynek, a więc nie wszyscy chcą być Amerykanami walcząc w grach komputerowych. No i Navy SEAL powiedzieli, no ale przecież Polish Grom, przecież walczyliśmy razem w Iraku, a więc to był naturalny sprzymierzeniec do tego, że nie tylko w boju, ale też na płaszczyźnie konsoli gry komputerowej mógł być polski żołnierz. A więc dotarli tutaj do naszej jednostki przez mojego kolegę, który już był emerytem. Ja dosłownie za miesiąc miałem wychodzić na emeryturę. Dowódca do mnie zadzwonił: Nawal, bierz swój sprzęt, sfotografujemy cię, bo twoja gęba już będzie mogła być poza murem, poza bramą. I tak się stało, że moja postać została sfotografowana w Polsce. Kumpel pojechał do Stanów, tam nagrywano jego ruchy, a więc z dwóch postaci została stworzona postać polskiego żołnierza Gromu w grze Medal of Honor i pojedynczy gracz może poruszać się Polakiem. Takie rzeczy, które dzięki, można powiedzieć, dowódcy przemycone zostały do gry, a więc ten polski żołnierz chodzi z kotwicą Polski Walczącej, a więc ilość wejść i dowiadywania się, że było polskie państwo podziemne, było powstanie warszawskie, to została zrobiona i odrobiona naprawdę duża robota, że na świecie zaczęto się interesować, co to znaczy to P z kotwicą, nie? Czyli jest walor wychowawczy. Jest walor wychowawczy, ale też taki edukacyjny, no bo oddaliśmy to, wiesz, jak się mówi, że tak długo ktoś żyje, jak duża jest pamięć o nim, a więc potraktowaliśmy to naprawdę tak mocno osobiście i z takim polskim patriotyzmem, żeby kotwicę Polski walcząc, rozpromować. Nawal, to myślisz, że to była kurtuazja ze strony Amerykanów? Czy oni faktycznie postrzegają Grom jako pierwszego partnera do walki i do współpracy? To nie jest żadna kurtuazja być na wojnie, a wojna jest takim egzaminem, którego nie możesz drugi raz powtórzyć. My będąc w task force, task grupą, jeżeli patrzysz, jak wygląda struktura, jak wygląda sztabowe planowanie ja i wiem, działanie. Chodzi mi o grę, nie? To, że was dałem, no to ci, ale żeby to było musiało, żeby można było być w tej grze, trzeba było nie odrobić pracę domową, tylko na bojowo walczyć w Iraku. I w Iraku byliśmy w strukturze, że nikt nie zwraca uwagi, czy to jest polska jednostka, brytyjska czy amerykańska. Byliśmy w topowej liście i brało się, ci są wolni, ci pracują, ci są wolni, ci pracują. A więc u nas zatraciło się w Iraku, w Bagdadzie, w działaniach w tej strefie, kto jest kim. Nie miało znaczenia, że to jest Delta Force, SAS, Grom, Navy SEAL. A więc będąc z nimi, mieszkając z nimi w jednej bazie, przecież myśmy z nimi w jednej bazie chyba przez 3 lata byli, zatraciły się jakiekolwiek różnice polsko-amerykańskie. No tyle, że inny język, inna kultura, ale z tymi chłopakami, z którymi pracowaliśmy, jeżeli oni poszli do firm zachodnich i oni, znaczy do firmy Electronic Arts dla nich, i jeżeli zapytano ich, kim może być gra, oni nie powiedzieli SAS, nie powiedzieli KSK, nie powiedzieli SAS australijski, tylko ej, Polish Grom, bo przecież z nimi byliśmy i robiliśmy tą robotę. A więc jednostka po prostu zapracowała na to, że w pewnym czasie oni. No dobra, a teraz tak na poważnie, bardzo poważnie, czy ilu skilowałeś? To naprawdę poważnie ci odpowiem na to pytanie, tak jak odpowiadam poważnie. Ale w ogóle dużo... zdarzają ci się takie pytania? Zdarzają bo się ja, takie ja, pytania. Znaczy ja wiem, że to są to jest ciężki, ciężko odpowiedzieć na tego typu pytanie, ale podejrzewam, że jak gdzieś tam jesteś na jakichś imprezach, gdzie są odważniejsi, to jest w ogóle podstawowe chyba pytanie, które się zdarza, bo nie od pierwszego już chłopaka po służbie słyszę, że to że jest ilu zabiłeś, ile masz tych skreśleń na kolbie, czy na ścianie, na suficie, tam ilu, tak jak nieraz u nas na parterze ktoś sobie tam oznaczył kreski, że dzisiaj mi odklepał tyle i tyle razy ktoś tam, nie? Czy to w ogóle jest robocie, coś takiego, nie? W naszej robocie jest to troszeczkę inaczej postrzegane, bo jest tak, jakbyś zapytał górnika, ile węgra wyfedrował,
A więc gdzie drwa rąbiesz, a ty jesteś drwal, to wiesz, że wióry lecą. Ważniejszym pytaniem i ważniejsze w tej robocie jest, ilu uratowałeś już ludzi. Ile istnieje ludzki. Bo kogoś wiesz pierdolnąć, to jest zero-jedynkowo, nie ma. Ale uratuj komuś życie. I to jest majstersztykiem, bo brałem udział kilka razy w bezpośrednim odbijaniu zakładników, a więc z sytuacji typowo kurczę zakładniczej. I dreszcze i emocje, gdy kogoś uwalniasz, kogoś, kto miał za chwilę mieć odciętą łeb, naprawdę są taką dużą przeciwwagą, że wiesz, bierzesz udział w strzelaninie i ktoś tam kurczę pada, że te killim to nie ma żadnego znaczenia. To jest całkowita inna reakcja, ale uratować komuś życie, uwierzcie mi, to ma wrażenie, to robi wrażenie nie tylko na tej osobie, która kurczę siedzi i wie, że jest skazana, a to mówię akurat o sytuacjach w Afganistanie, o tym, co talibowie robili, a tam nie ma czy ci obetną albo nieobetną, po prostu obcinają. I wziąć kogoś takiego, uwolnić, to jeżeli chcesz o tym porozmawiać, bo to jest na poważnie rozmowa, to są chwile, do której warto się szkolić, warto przygotowywać, bo ratujesz naprawdę komuś życie. A powiedz mi, były takie sytuacje, że faktycznie kulki świstały nad głową, że jak nie wiem, tam z różnymi chłopakami rozmawiam, że były sytuacje, że kulki komuś chem obrysowały i goście w przeciągu godziny po prostu osiwieli, no nie? Że to byli poddani takiemu stresowi, że chłopak wyjechał z czarnymi włosami, a wrócił przyprószony. To ja za czy bardzo... jest to faktycznie trochę farmazon, prawda? Czy ty takie w ogóle sytuacje miałeś, nie? Że To ci odpowiem moją historię. Może kiedyś przeczytacie w mojej książce, chociaż jak będę słyszał, że za bardzo wychodzę z lodówek, to przestanę pisać. Ale miałem taką sytuację w Afganistanie, że musieliśmy... To jest wszędzie polityka. Wszędzie jest polityka, więc jednostki specjalne najlepiej czują się, jak walczą w nocy. Najlepiej się czują, jak walczą tylko w swoim towarzystwie i wygrywają, zwyciężają, bo mają zaskoczenie na przeciwniku robią. No sorry, nie jesteśmy kuloodporni, to nie jest film Matrix, że się odchylasz, jak ktoś do ciebie wali. Ale ja się tak ochyliłem kiedyś. Przechodziliśmy na operację w ciągu dnia i musieli z nami być afgańscy żołnierze. Po prostu takie procedury już państwo afgańskie zaczyna nabierać swoich struktur, więc ograniczenia, żeby tylko nie szli wojsko zagraniczne. I typowa wioska, a zadam ci pytanie, jak odróżnić taliba od nietaliba we wsi? No ja nie mam pojęcia. No. Ja też nie. Jest facet, który jest w białym kitlu i wyszedłem sobie za róg. Po przejściu skrzyżowania drogi była otwarta brama i tam był już na cel. Ona była otwarta, tam mieliśmy podejść. I szedłem ja, z drugiej strony szło za mną kilkunastu żołnierzy afgańskich i zamykał mój kolega. Po drugiej stronie, tak jak idziesz patrolem, że jedna strona drogi, druga strona drogi, szli moja jednostka. I wyszedłem za róg, stoi gościu na środku skrzyżowania. Chwilę wcześniej dostaliśmy informację, że śmigłowiec został ostrzelany i odleciał na szeroki krąg. A więc poszła seria po śmigłowcu, tam właśnie kolega mógł osiwieć, bo przeleciało koło ucha. Popatrzyłem na tego gościa, cyk, stoi sobie normalnie facet w białym kitlu. Popatrzyłem na bramę wejściową, do której mam zabezpieczyć i wejść i idę do niej i kątem oka jednak widzisz ruch. Kątem oka zobaczyłem ruch i patrzę, że mi zniknął i w tym momencie słyszę tylko... Procedura najnormalniejsza w świecie jest tak, że naciskasz tangenta, mówisz kontakt z prawej i tak dalej. Tylko zdążyłem się odwrócić i zacząłem strzelać w tamtą stronę, w którą szedł, i szłem w ruchu. I to jest to, o co pytasz. Idę w ruchu i zaczyna ci i się robić jeszcze... się. Tak, cały czas strzelam i robi ci się stop klatka i po prostu słyszysz tylko takie kąt oka, ja widzę ci wszyscy Afgańcy, którzy za mną byli, gleba i się czołgają z powrotem. Zostałem sobie sam. Mój kumpel, który był ostatni, dobiegł do rogu i zaczął też strzelać, a więc przyszedłem w ruchu na drugą stronę, no i przejście na drugą stronę już miałem wolne, nie? Później tam już historia z tym panem się odbyła, coś innego, ale idąc później w to miejsce, które do mnie strzelał, a było się okazało, że miał na ziemi położone PK, a więc karabin maszynowy, wystrzelił 36 razy. 36 łuszesek żeśmy znaleźli tam na miejscu, a więc tyle przeleciało gdzieś koło mnie. Taka sobie tam historia. I wniosek taki, że jednak... Nie osiwiałem. Ale... Tak jak teraz słyszę o tych afgańskich wojskowych, czy tam policjantach, to
chyba po takich akcjach nie wzbudzali zaufania na wspólnych misjach. Dlatego to, co przygotowałem tą wypowiedź, że lubiliśmy pracować w własnym towarzystwie, że jesteś własny o swoich kumpli. Gdyby tu za mną byli moi koledzy, to ten facet, kurczę, nie wystrzeliłby kawał taśmy 36 razy, tylko w niego by nie strzelała jedna lufa, a 5 albo 7. Nie? I to pokazuje ci, ja dopiero po chwilę później jakoś krzyżowy ogień, że kumpel przyszedł i żeśmy tam poradzili sobie z tym, nie? A powiedz mi, tego gościa, który do ciebie strzelał, to jak na nich mówiliście? Czy też mówiliście bad guys? Nie, to talibowie. To, czy talibowie, czy mieliście jakiś nas polski slogan? Bo jak czytam na przykład amerykańskie książki, no to tam oni mieli bad guys. Nie? No bad guys to się mówiło potocznie, ale niczego ci tutaj nie wymyślę, że mieliśmy jakąś nazwę. Normalnie talibowie i bad guys. Bo to tam chudzi wołali na nich, nie? Z helikopter w ogniu, tak było. Ale to już wiesz, to już są wymyślania czasami teraz z zewnątrz reżyserskie, żeby coś zagrało. No nic wam tu nie wymyślę, bo po prostu nie było takiej w ogóle wymyślania, jak ich, kurczę, sobie nazwiemy, nie? Kontakt. No i tyle. No. Tomek, utnijmy, nie zasłaniaj twarzy, bo masz cały czas tendencję do zasłaniania twarzy. Dobra. To oczywiście sobie potniemy, nie? Tak. Czytałem twoją książkę, którą mi wręczyłeś, o chłopakach z Marsa, i ujęły mnie tam dwie rzeczy. O jednej dzisiaj mówiliśmy, o tym twoim wynalazku, tych ładunkach wybuchowych, które metodą prób i błędów właśnie na misji sam odkryłeś i sam sobie tam wymyśliłeś, a później było to wielkie zdziwienie, jak zobaczyłeś to na targach broni w Stanach, w Las Vegas. To jest jedna rzecz, o której chcę, żebyś powiedział. A druga rzecz to też ta, że był jakiś facet, nie wiem, czy to był współwłaściciel, czy był właściciel Alpinusa, czy jakiejś takiej firmy naszej polskiej, który szył dla was rzeczy i on w ogóle szył na... Jansport. Jansport, o właśnie, nie? Że to też jest jak gdyby taki... dla mnie taki motyw, że jednak my Polacy potrafimy, a nie do końca możemy jakoś to zabezpieczyć, żeby... później czerpać z tego korzyści, w sensie, no i zabezpieczyć swoją jakąś przyszłość też, nie? Bo dużo rzeczy sami moglibyśmy sobie to uszyć na własne potrzeby, później to trzeba ładnie opakować i w zasadzie można sprzedawać, bo jest to praktycznie użyteczne i tak samo jak z tymi ładunkami, tak jak i z firmą Jansport, która chyba dużo rzeczy szyła dla jednostki. To jest coś, o co pytasz, do czego ja dzisiaj dochodzę i o czym myślę. No bo spotkaliśmy się tutaj, poczęstowałeś nas, mnie tutaj świetnym trunkiem, którego jesteś producentem, ale my nie mamy jeszcze tego wypracowanego, że jest sobie armia, wojsko, że są młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle żołnierze, którzy zaczynają sami pod siebie wymyślać sprzęt i wszystko dookoła, taktyki, techniki, żeby mu było łatwiej w boju i żeby było prościej zwyciężyć. Nie? Bo coś mnie gniecie, coś mi się nie podoba. To jest bardzo proste, bo jeżeli popatrzymy na historię, to wojny najbardziej wymyślają. Europa przed pierwszą wojną światową, po pierwszej wojnie światowej. Europa przed drugą wojną światową, po drugiej wojnie światowej. A więc ten element wojny samoczynnie robi to, że zaczynamy myśleć i kombinować, bo jednak ja chcę przeżyć. A więc co zrobić łatwiej, prościej, żeby chytrzyć przeciwnika. I to jest normalna rzecz. Amerykanie mają to, czego się uczmy od nich, że jeżeli jest żołnierz, jest wojna, jest wymyślanie, to bardzo szybko za tym idzie przemysł zbrojeniowy i przemysł cywilny, który ciągnie to. U nas, nie wiem, w Ameryce ja akurat uwielbiam lobbying. Uwielbiam lobbowanie, bo są wtedy czyste zasady, że jest lobbying i wtedy on jest z tego rozliczany. U nas niestety ten żołnierz nie może pójść do producenta i powiedzieć: panie, zacznijcie to robić tak, a nie inaczej, bo to się sprawdza, to działa. Amerykanie nie mają z tym problemu. Amerykanie nie mają z tym problemu i to są rzeczy takie, które właśnie, jak wspomniałeś, Jansport, że inaczej wyglądała kamizelka taktyczna. Najpierw miałeś kamizelkę kuloodporną, na nią ubierałeś kamizelkę taktyczną. Myśmy wymyślili, Jansport wymyślił, że do kamizelki wkładało się płytę, i miałeś to, co dzisiaj masz. Masz prekariera, którego masz obudowaną. Masz płytę, masz system MOL naszyty i masz jedno i już każdy myśli, że to od zawsze było. Nie, to było, wiesz, wymyślane i to poleciało z nad Wisły, kurczę, sobie do Stanów, a później
jest coś takiego. Jest na świecie. Jest na świecie. Trendy. To są, tak, to są takie, takie trendy i to, wiesz, to wymyśla sobie wojna. Ten system, który wspomniałeś, no to ja pamiętam, jak sobie nawijałem ląd na pudełko od plusza, bo sobie wymyślałem, jak to założyć na drzwiach, że odchodzę tych kilka metrów i to mi się rozwija, nie pląta. No później zajeżdżam do Stanów na szatrzu, patrzę, mają to samo, tylko że zwinięte fabryczne, kurde, w środku, i rozmawiam z gościem, a on mówi, no wie, bo to z Navy Seal przynieśli mi, żeśmy wykombinowali, jak to zrobić. Patrz. I to powoduje, że zaczynasz się rozwijać, zaczynasz być coraz starszy, patrzeć i wymyślać, żeby, okej, okay, miłość i pokój, ale jak już mówimy o biznesie, to ktoś na tym robi pieniądze, a ty jesteś takim, kurde, trochę frajerem z boku, kurde, bo... Bo przespałeś. Bo przespałeś, no. No, ma. I gdzieś to jest czyste, gdzieś to jest możliwe do zrobienia. Ja tutaj nie chcę zrzekać na nasz kraj, bo teraz już będąc na rynku cywilnym, mówisz, że wychodzę gdzieś z lodówki, z tego się można śmiać, albo można popatrzeć tak, a jakby go nie było, nie byłoby tych siedmiu książek. To by nie było mnie tutaj, nie rozmawialibyśmy ze sobą. No prawdopodobnie. Raczej, wiesz, bez żadnego kadzenia i tak dalej... Ja uważam, że ty powinieneś zostać rzecznikiem prasowym Gromu albo jakiejś takiej... W ogóle no w Stanach jest coś takiego, nie wiem, popraw mnie, że się mylę, że oni w ogóle strasznie dbają o PR wojskowy i strasznie dbają o to, żeby cały czas tych żołnierzy pozyskiwać. Tam nie ma obiecywanych też. Wstępując do armii, zresztą rozmawialiśmy też dzisiaj o tym, nie? Wstępując do armii, ty masz jakieś... Szanse dostajesz, okno na świat, możesz podróżować, możesz skończyć studia, możesz się rozwijać. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jak też do piechoty zaciągają się goście bez obywatelstwa, to pierwsze, co muszą zrobić, odsłużyć gdzieś tam na wojnie. To jest zielona karta i tak, to można i jakiś tam okres muszą spędzić na tej wojnie, a później mogą się starać o obywatelstwo. Dla mnie... No super tak, rozwiązanie. Tak, tak, tak. No, tylko, no, że... chcesz być Amerykaninem, wykaż się. Jak ci zależy, no to jedź, bij się za Amerykę, bij się o tą Europę, czy o coś i tyle. Więc ja uważam, że no, te książki, ja sam będąc młodym człowiekiem czytałem i właśnie Kisiela książkę miałem. To jest takie wyjście, dlaczego czytać amerykańskie książki o amerykańskich bohaterach, jak myśmy z nimi robili tą samą robotę. Tak. I to tym bardziej, że wiesz, że patrzę, nie ujmując nic amerykańskim pisarzom, moim kolegom, ja swoje książki napisałem sam. Ja nie mam copywritera, kto siedzi obok mnie i ja mu dyktuję i on pisze. A jak zobaczycie sobie książki amerykańskie, to tam jest zawsze dwóch autorów. A więc jest dzielny Navy SEAL i jest osoba, która nagrywa, która mu i to przepisała. Ale to, co mówisz, to jest ważny głos taki, bo Ameryka też tak nie miała i amerykańscy weterani tego od zawsze. Bo po wojnie wietnamskiej ci wszyscy młodzi ludzie zostali pozostawieni sami sobie. I tam zrobił robotę naprawdę film Rambo 1, który pokazał ten problem. Ten problem taki, że są, kurczę, faceci, tam Rambo w jednej scenie mówi, że on będąc w wojsku obsługiwał sprzęt warty miliona dolarów, czy tam kilkadziesiąt milionów dolarów, jeździł, latał, potrafił wszystko, a on teraz nie może dostać roboty, kurczę, tylko może na myjni gdzieś. A więc masz specjalistów wojskowych, którzy byli wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, a na rynku cywilnym oni byli pozostawieni sami sobie, jeszcze z traumą wojny, w której, kurczę, naprawdę była rzeź. Więc oni to, co dzisiaj mają, to co mówisz, ja nie spotkałem Navy Seala, który by mówił, że on był Navy Sealem. Oni wszyscy są dalej Navy Sealami, tylko że on jest retired, on jest na emeryturze, on jest weteranem. My do tego też małymi krokami dochodzimy. Jest teraz centrum weterana i zaczyna inaczej spoglądać się na wszystkich ludzi, którzy byli na wojnie. Centrum weterana to myślę, że najchętniej wypowiedziałby się jeszcze pan Głuszczak właśnie, który się tam zajmuje tym. No ale to są takie małe kroki, żeby pokazywać, że to społeczeństwo... Ja wiem, ale wiesz, to mnie na przykład mnie boli, na przykład, że ludzie... twojego pokroju, nie? Którzy tam przez 15-20 lat nosili pistolet przy udzie, na klacie, karabin, z którego cały czas, który po prostu nosili jak scyzoryk i tak dalej, cały czas go używali i tak dalej, kończąc służbę i wychodząc już do cywila, muszą starać się i przechodzić cały proces nabycia broni, posiadania broni, jak ja na przykład, nie? Że muszę się zapisać do klubu, czy dostać kolekcjonera. Ja jestem na tym etapie, bo ja się szykuję teraz do egzaminu. No i to jest dla mnie chore, nie? Bo uważam, że po czymś takim powinnyście mieć po prostu z przydziału takie pozwolenie z racji wykonanego zawodu, pod warunkiem może...
nie wiem, no faktycznie mogły być jakieś badania psychologiczne, żeby wykluczyć, że faktycznie ktoś tam korby na tej wojnie dostał po tych świstających kulkach, ale no to jest no mega krzywdzące, no nie, no, praktycznie cały czas jesteś przy broni, z bronią, jesteś w warunkach jak gdyby konfliktu zbrojnego, no i po co ci pozwolenie? Jakie się teraz stalasz pozwolenie? Na patent sportowy i na to, żebym mógł zostać instruktorem, mieć broń, inaczej, bo instruktorem strzelectwa sportowego, bojowego jestem, no ale żeby dostać broń, by móc szkolić kogoś, no muszę przejść cały ten cykl i tyle, no to wiesz, to też nie tak do końca, bo ja teraz wczytuję się wszystkich aspekt prawny, przygotowuję się do egzaminu i niektóre rzeczy naprawdę muszę sobie przyzwolić i zobaczyć, jak to wygląda pod względem prawnym. Nie? Ale nauki, praktyki, no to tego już... No o tym mówię, no przecież nie pójdziesz na strzelnicę teraz i będziesz tam się z lufą kręcił po ludziach, albo wiesz, no to bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. No, rozumiem, że jak gdyby pod kątem przepisów, żebyś mógł się tam trochę przetransformować do warunków cywilnych i tak dalej, ale to nie jest powód, no żebyś ty od początku przechodził proces, wiesz, no tego... Widocznie są mądrzejsi i uważają, że tak trzeba. No uważam, że jest to krzywdzące, dlatego chciałem ten będę wątek, głosować na ciebie. Wątek poruszyć, no na razie nie zamierzam. Czyli broni de facto swojej nie masz. Nie, ja mam, bo ja mam pozwolenie na broń osobistą. A osobistą. Osobistą, ale żeby móc mieć... A to jest krótka, długa? Krótka. Krótka, ale żeby mieć broń długą, żeby móc uczestniczyć w zawodach, żeby móc szkolić kogoś z bronią długą, żeby móc kupić sobie polski karabinek Grot na przykład. O, dojdziemy do Grot. To muszę po prostu przejść cały ten cykl 3-miesięcznego stażu, czy szkolenia, przejść egzamin i wtedy... No wszyscy wiemy, jaka to jest ciężka droga. Damy radę. A jaki masz pistolet? Ja mam Zigzauera 228. Czyli to, co miałeś pewnie w nie, wojsku, czy nie? W robocie miałem USP, a Zigzauera spotkałem właśnie, bo wielu sili miało Zigzauera. I no ten pistolet jest dla mnie takim Mercedesem. No lubię go po prostu. Lubisz go. A Glocki, go. Te wszystkie inne rzeczy, CZ-ki, nie, lubię. Nie CZ-ki? Inaczej, CZ-ki to zależy od modelu, ale ja nie lubię kompozytowych. Ja jednak lubię klamę trzymać. I ciężko. Zigzauer jest dla mnie tym pistoletem, który zawsze miałem i jak mogłem kupić, jak się obstrzelałem z różnego rodzaju pistoletów, no to on mi po prostu jakieś pasuje. Przyrządy specjalistyczne? Nie, na normalnym muszku, i to mi pasuje. No dobrze, mamy tu następne pytanie, ale to jak już jesteśmy przy broni, to ostatnio była taka awantura, którą wywołał portal Onet, który tutaj Michałem, który stoi za kamerą, toczy boje, bo Michał mówi, że naszkalował, najechał na naszego polskiego Grota. Mhm. Z drugiej strony słyszę opinię, no, że Grot się trochę sypie, zwłaszcza ta pierwsza seria. Później widzę w telewizji naszej, polskiej, Nawal Komandos chwali Grota, no i dostaje trochę... Nie chwaliłem Grota. Trochę dostaje... Znaczy ja powiem tak, co wiem o Grocie, nie? No. Wiem, że to jest wzór izraelski, robiony na wzorze izraelskim. Nie wiem, czy to jest też prawda, bo wiesz, dzisiaj żyjemy w chaosie informacji. Mhm. Czyli jest to jakiś format izraelski. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to marzyłby mi się taki karabinek, żeby był dwustronny, czyli dla Majkuta i dla regularnego, że... karabinek modułowy, z którym możesz sobie robić, znaczy dla mnie najważniejsze to, że mogę wymienić sobie... No tak, bo technologia dzisiaj już pozwala na to. Krótsza, nie? Dłuższa i tak dalej. No ale jeżeli mam tutaj też, ostatnio miałem takiego też weterana, podporucznika Jacka, który mówi, że gdzieś tam na kompanii poszli no i strzelali po 600 dziennie i po prostu to, faktycznie te karabinki się zaczęły sypać. Czy po prostu błędem nie jest tym wszystkim to, że one za wcześnie trafiły po prostu tego wojska, nie? I za mało tego sprawdziano było, a ktoś już po prostu to zaklepał i się pospieszył, nie? I podobno, że słyszałem o tych naszych helikopterach Black Hawka, które są w Mielcu składane, że to jest trochę jakbyś wziął budę Mercedesa. Aż tak daleko nie pójdę, żeby się tu wypowiadać na śmigłowca. Ale wiesz. To powiem ci najpierw od tych śmigłowców. Może śmigłowców czy karabinów? Od śmigłowców. Najpierw ci powiem od śmigłowców. Bo akurat jestem tym szczęściarzem, mogę powiedzieć naprawdę szczęściarzem, że byłem w fabryce Black Hawka, polskiej fabryce. I wyszedłem z niej z tak wielkimi oczami, pod wielkim wrażeniem, bo nie myślałem, że my w Polsce mamy tak sterylną, tak czystą i tak wspaniałą fabrykę, bo wchodzisz do niej, ubierają cię w kombinezon, wyrzucasz wszystko z kieszeni. A to nie były czasy koronawirusa? Nie, nie, nie.
stajesz przed lustrem i popatrzysz obok na obraz, jak wyglądać masz i jak masz wrócić. Przeszedłem całą drogę, jak ten śmigłowiec jest montowany. Dlaczego nie możesz mieć przed sobą? Żeby czasem czegoś gdzieś nie odłożyć, żeby ci gdzieś nie wpadło. Po prostu linię produkcyjną w Polsce, tego Black Hawku w Świdnicy, w Mielcu, ustawiali ją Japończycy. A więc jak sobie siedzisz, bo akurat to miałem tłumaczone, to mogę wam też powiedzieć, to, że jak coś chcesz włożyć, to na której wysokości półki ma to leżeć tutaj. I ten śmigłowiec tam, jak zobaczyłem, jak oni go produkują, to zrobiłem wow. A jestem robotnikiem wykwalifikowanym, ślusarzem, spawaczem, pracowałem w fabryce kotłów w Raciborzu, gdzie fabryka kojarzyć się, może nie z brudem, bo brudu nie było, ale ze smarami, z rurami, z tym wszystkim, to tam po prostu jest tak czysto, że mi się wierzyć nie chciał. To tyle co do tego śmigłowca. A jaki on jest, to się nie wypowiem. Ja tylko mówię ci, jak wyglądała fabryka. Mówiąc o karabinku Grot, ja podchodzę do tego troszeczkę inaczej i bardzo poważnie do tego podchodzę. Ja lubię historię i opowiem ci to tak, jak mówię, jak mnie wypytują dziennikarze. Dokładnie tak ci odpowiem. Lubiąc historię, mamy rok 1920 i wojnę z bolszewikami. I strajkują portowcy w Gdańsku i nikt nie może rozpakować statku z amunicją dla polskiego wojska. Jedynie Węgrzy puścili tutaj wagony z bronią i amunicją, żebyśmy mogli bitwę warszawską zrobić. Bo nie mieliśmy w młodym polskim państwie żadnej fabryki broni ani amunicji. Jeżeli nie damy dzisiaj polskiej zbrojeniówce możliwości robienia broni, amunicji, rozpieprzymy ją, a rozpieprzyliśmy ją przed wejściem do NATO, czy po wejściu do NATO, że przestaliśmy produkować broń, amunicję, nieważne jakiej klasie ja mówię, ale nie mamy tego, to jeżeli będziemy mieli konflikt zbrojny, to jak my uciągniemy? Będąc w Polsce, patrząc o bezpieczeństwie narodowym, nie tylko Polski, ale każdego państwa, własne elektrownie, własny przesył, własna poczta, własne PKP, własne lotnictwo, własny PKS i niezależnie, czy jest to opłacalne, czy nie, bo po to płacę podatki, żebyśmy mieli pociąg. A więc dlatego bronię już nie samego Grota, ale mówienia o tym, żebyśmy nie czekali kiedyś, nie wiem kiedy, nie wiem przeciwko komu, żebyśmy nie czekali, że ktoś nam podeśnie, śle wagon z amunicją albo przyleci samolot z bronią. Mamy mieć własne. I teraz już mowa o samym Grocie. To jest dobrze, że ktoś ten Grot przetestował, skrytykował go i tak dalej, bo jest druga strona i teraz producenci, inżynierowie muszą dbać, spowiadać się i wymyślać, żeby ten karabinek był jeszcze lepszy. Pytają się mnie, co ty myślisz o tym karabinku. Ja z tego karabinka strzelałem tylko na strzelnicy sportowej. Z sportowej wersji tego karabinka. I ja nie mam do niego nic. Będąc na strzelnicy sportowej. Bezpieczniki obustronne, wszystkie manipulatory. Dobra waga. Strzelaliśmy razem u siebie w programie. Nawet u mnie w programie. Dla mnie super karabin był. A więc ilość osób, które u mnie były w programie, ani razu się ten karabinek nie zaciął. Jest celny, jest intuicyjny. I druga strona, że ma wady. Patrząc, jak się rozwija przemysł zbrojeniowy. Francuzi mają swojego Famaza, którego praktycznie nic od nich nie kupił, bo jest za drogi i oni go modernizowali przez 30 lat. I nie skończyli go modernizować, też ma wady. Niemcy wyprodukowali MG-42 organy Hitlera. Wspaniała, kurczę, broń, wspaniała, śmiercionośna i tak dalej. Amerykanie go skopiowali, zrobili z niego M-60. M60, który był w Wietnamie, Rambo, to jest Rambo też chodzi w tym Wietnamie. Jak przeczytasz o tym karabinie, on zawsze miał przez cały czas się zacinał. Nie był tak wspaniały jak MG42 i dopiero stworzenie Minimi przeskoczyło półkę. To jest po 60 latach. A więc ta rozmowa, która teraz jest, to się odbyła i fajnie, że się odbyła, że ja wierzę, a znam inżynierów z Łucznika. Przegadałem z nim teraz sporo czasu i ci młodzi ludzie, kurczę, walczą o to, żeby te błędy skorygować. Żeby materiał był inaczej oksydowany, żeby nie rdzewiał. Żeby ten regulator gazowy jednak nie odpadał. Przedłużyli szynę Picatinny. Jest trudniej manipulować nim, już nie wypada. A więc dajmy szansę temu, kurczę. Czyli krytyka była, można powiedzieć, zasadna, bo troszkę pobudziła. Krytyka była zasadna, ale też tam są już trzy wersje.
i jest, że testy były robione na tej pierwszej wersji, jest druga wersja i trzecia, ta A2, do której już nie może się odnieść ta krytyka, bo już jest to poprawione, ale dalej nie jest idealna, dalej pracują na tym i to robią, więc ja tak na to patrzę, żeby dać im szansę, niech jest to, mówię jeszcze raz, niech to jest nieopłacalne, niech to dalej ewaluuje, ale mamy. Żeby było nasze. No to jest tak, jakbyś się pozbył, kurczę, naszej poczty i w pewnym momencie jakaś firma odchodzi ci i listu nie możesz wysłać, bo ktoś, kurczę, robi sobie jaja, kurczę, albo nie mamy własnego PKP, kurde. Nie wiem, czy się zgadzasz ze mną, czy nie, ale tak patrzę... Znaczy ja niektóre... generalnie jestem za, wiesz, no jestem za naszym polskim produktem, bo nawet czytając teraz, przechodząc do tematu destylatów czy alkoholu i tak dalej, i czytam teraz nawet taką książkę Alfreda Degaświńskiego, Gorzałka, no to my naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o polskie produkty. Mamy tylko taki problem, że my mamy jakiś po tej komunie za jakiś kompleks, nie? No oglądaliśmy się tych filmów, łykamy cały czas tego zachodu i nie doceniamy jakby tego, chcemy, co tu mamy. I jeszcze jedna rzecz, to co mówisz, że ci tkoczące. My chcemy mieć od razu to, co Zachód miał przez 60 lat. A my mamy dopiero pokoju w Polsce 30 lat. Ja uważam, że my jesteśmy po II wojnie światowej dopiero 30 lat. Dla mnie II wojna światowa się skończyła w 89 roku. W 91 dopiero ostatni okupant stąd wyszedł. A więc i musimy dać szansę naszym drogom, żeby się wybudowały, i naszym fabrykom, żeby podniosły standard, i naszym inżynierom, którzy, kurczę, dopiero ta młodzież zaczyna startować i się inaczej uczyć i kształcić z tym oddechem zachodnim. No nie jest łatwo, ale i w końcu dogadujemy się, że mamy, kurczę, w Polsce też Gorzałkę i takich gości jak ty, którzy sobie wymyślają, że będą robić polski produkt, żebym nie pił mojego ulubionego Jacka Danielsa, tylko żebym pił to się stąd właśnie bierze też, no to jak właśnie z twoimi tymi ładunkami i tak dalej, no po prostu ułatwiliśmy sobie pewne rzeczy, ale no jeszcze jest dużo do zrobienia, natomiast ja mówię zawsze, że no 70 lat komuny czy 80 zrobiło swoje też, nie? Tak jak mówisz, no wojna się u nas skończyła w 89, a nie w 45, nie? Widzisz, i wracając do tego grota, bo teraz go można cały czas wałkować i wałkować i wałkować, co? Zamknąć, wyrzucić, bo się nie nadaje? Czy dać szansę, bronić i kurczę mają robić? Czyli wróćmy jeszcze, jak gdybyś miał podsumować karabiny grot, to będzie dobry sprzęt. Albo już jest dobry sprzęt. Jeżeli mówimy o tym... Weryfikuje coś takiego zawsze kapitalizm, a więc rynek cywilny. Jak popatrzysz na to, że na rynku cywilnym grota praktycznie nie można teraz dostać, bo się wysprzedał, że rozmawiasz z cywilnymi strzelcami i mówią, nasz karabin strzela, a więc tylko dać szansę, żeby ten wojskowa wersja, gdzie jest dużo dokumentów, przeszła tą ewaluację całą, żeby podnieść jego poziom, to mamy naprawdę dobry karabinek w kraju. Nie jest on najlepszej jakości na świecie, ale jest nasz, polski, i naprawdę ja wierzę w ten karabin i w tych inżynierów, którzy zrobią, że on będzie sprawny, że będzie sobie radzić i żołnierze będą z niego zadowoleni. A mamy tyle. Jakiś jeszcze feedback odnośnie naszego Wisa? Ja nie słyszałem nic o Wisie. O Wisie? A też jest polski pistolet. I się nikt go nie czepia. I strzela. I sobie radzi. No strzelałeś z Wisa na strzelnicy. No nie, no ja w ogóle jestem pistolet. Zadowolony. Dlatego ja mówię, no bardzo... Onet miał prawo zrobić taką awanturę, bo tak jak żeśmy tutaj poza kadrem mówili, że negatywne newsy się lepiej sprzedają niż pozytywne, bo na pewno jakby był bardzo dobry kabelabilik, to by nikt o tym nie napisał. Trzeba by zapłacić, żeby reklamę mu zrobić. No dokładnie, to tak jak my mamy, znaczy musimy płacić, bo jest dobry. Nie masz tutaj, że ktoś złe emocje ci wrzuca? Gdzie tu? No do niego, bo to na razie mieliśmy jakieś takie awantury na jakichś grupach, że nie mamy prawa w ogóle podważać tego świętego Graala, które się nazywa szkocka i irlandzka whisky, ale my nie jesteśmy szkocką ani irlandzką, my jesteśmy polską. Mamy swoje smaki, myśmy zrobili coś dla siebie, to ma nam smakować. Tutaj jest koleżanka, która mówi, no faktycznie nie pije i mnie nie wykręca, nie dostaje bugi elektro i tak dalej, jak po tych wszystkich niby torfach wypalanych i tam wyszkowanych. To więc... druga część jest, jakbyś tutaj mógł tego płynu. No, bardzo proszę, to będziemy na wizji. Zobaczymy, czy cię wykręci tak klasycznie na ten, bo wiadomo, że... Ja jestem wzrokowcem, powiem ci tak, gratulacje, nie będę ci tu reklamował, bo żebyś mi ty z lodówki nie wychodził, ale gratulacje za etykietę. Naprawdę, zrobiliście to, kurczę, bardzo fajnie. No staraliśmy się. Skąd taki pomysł? Bo to tak wygląda grubo.
Ale nazwa, etykieta czy... No i nazwa i No etykieta. generalnie zobacz, no tymczasem na południu, więc jesteśmy na południe, w chacie na wzgórzu, wzgórze Drwala, bo tu jest no, Lumber Hill. Lumber i Hill, więc wzgórze Drwala i w zasadzie tutaj się zrodził cały pomysł. Tutaj były słynne ogniska, wieczory czwartkowe w chacie na pięku. No i jest, no i... Stwierdziliśmy po już wielu próbach i testach, że trzeba zrobić coś swojego, śliwkę tak jak dokładnie... Czuję. Dobrze? Proszę? Śliwkę trochę czuję. Nie ma tu żadnego owoca. Kukurydza. Kukurydza. Ale każdy czuje coś innego. Tak, znaczy, wiesz, nam powiedział pan Andrzej z domu Łyski, że to każdy może odbierać to inaczej, nie? I to wiesz, to jakby był jeden złoty trunek, to by na przykład, wiesz, no i tak większość pije powiedzmy Jacka, ale każdy ma swoje jakieś ulubione smaki i każdy pije to, co lubi, więc myśmy zrobili coś dla siebie. Myślę, że warto wspomnieć o tej zacnej szklance, która... No, widzę tutaj. Która jest typowo polskim produktem z polskiej huty, zrobionej specjalnie dla nas i też nikt na świecie z tą szklanką nie dał sobie rady, tylko huta szkła z Jasła. Koło Gorlic. No bo przecież szkło na gorąco ścieka, tak? Tak, a tutaj też jest normalnie i kawał góry w środku. I tak, i teraz jak ktoś marzy sobie, żeby pić to z lodem, to składa sobie tą grubą szklankę do zamrażalnika, wyciąga, zalewa i nie musi wkładać kostek lodu, bo szkło ma dawać zimno. To co, za Lumber Hill? Za Lumber Hill, za karabiny Grota, za twoje książki, no i że za zdrowie, nie? Albo jak najdłużej. No to zdrowe. Cheers. No dobra. No i? Smaczne. Nie wykręca, nie? Nie, smaczne. Teraz tak, czy ty pamiętasz czasy, w ogóle jak ty się dowiedziałeś o czymś takim jak grom? Bo z tego co kojarzę i czytam, to ty byłeś w Lublińcu. Tak, ja byłem w Lublińcu. W zasadniczej służbie. W zasadniczej służbie i to był... Czyli już, tu była już był komandos, tak? Czyli już był komandos, chłopak w czerwonym berlecie z nosem szturmowym na udzie, wiesz, te czasy. A więc szedłem z linią w tamtejszej mody. I mam taki przebłysk, taką chwilę, że dostałem się, by wyjechać na misję ONZ-owską. Nie wiedziałem wtedy, że to jeszcze był Liban. Byłem dedykowany do Jugosławii. I mój młody porucznik, taki młody chłopak, który był porucznikiem, przed po szkole i schodząc po schodach, ja się pakowałem, wyjeżdżałem do Kielc. On mówi, kapral, ćwicz, walcz o siebie, bo jest taka jednostka w Warszawie i nadawałbyś się do niej. Nie? Tyle. I jest 94 rok. I on odszedł. I smutni panowie na lotnisku, wyjazd do Haiti z Warszawy. I miałem taką myśl w głowie, że może on szedł właśnie do gromu, że to jest grom. I jak mnie poznał, wiedział jak ja biegam, jak się podciągam, a wszystkie podciągnięcia na świecie robiłem wtedy. się śmieję. Że jak on się na mnie poznał, to ja mam szansę. Ale to jest takie, wiesz, patrzenie na siebie, bo my nie jesteśmy tak wychowani, żeby w siebie wierzyć. No. Sorry, nie jesteśmy tak wychowani, że z małej miejscowości gdzieś tak, tam kompleks. Chłopak, który ma jest pełna 1,70 m wzrostu, da radę dostać się gdzieś do takiej jednostki. Ale to światełko i ta rozmowa z nim pozwoliła na to, że wiesz, później po Libanie już wiedziałem, że grom powstał. Gazeta Komandos, w której jest reklama, że trzeba by... Czyli nie było Facebooka, nie było Google AdWords i nie było tam masek grubo... Książek Nawala nie było, słuchaj. No właśnie. A więc żyłem z tym takim światełkiem w tunelu, że jest coś takiego, że a nuż mnie będą chcieli, ale to dużo pracy. Ja byłem po szkole zawodowej, ja nie miałem średniego wykształcenia, a więc wiedziałem, żeby dostać się do gromu, trzeba zrobić liceum, a więc wiesz, inni piwko, dyskoteki, a ja Madurę do liceum. Trzeba było właśnie się obronić. To jaką zawodową szkołę skończyłeś? Ja jestem ślusarz spawacz z wykształcenia. Trzy jakie, lata. Gdzie, Raciborska fabryka kotów, Rafako. Szczadersk. Czyli baza była, bo baza właśnie była. To jak gdyby nakierowałeś mnie do następnego pytania, ale zanim następne pytanie, to proszę dla ciebie tutaj znalazłem, nawet z twoim dowódcą. No proszę. Prezent. Panem, to który rok jest? 99. Bo ja właśnie też czytałem wtedy te gazety. Możemy do kamery? Kupowałem. To była właśnie ta broszura, gdzie można było się dowiedzieć o tak. Takiej jednostce jak Grom. Grom. I te bluzy też miałem taką Czekaj, bluzę. Tak troszkę do siebie? A ty jest chyba nawet Petelicki z tego co widzę, nie? To ma sens. Czekaj, bo ja patrzyłem tutaj na pana generała, nie? A tutaj...
Wojas. A co ja mam na nogach? To nie ty? Nie, to... Wojas? Nie, nie. To są kupczaki. Kupczaki to są, nie wojasy, ale... No i dobra, i teraz tak, przeczytałeś w magazynie Komando, że jest coś takiego i pojechałeś do Warszawy, jak to wyglądało? Nie, czy też... Nie pojechałem do Warszawy. Czy Warszawa przyjechała do Lublińca? Mnóstwo razy napisałem podanie, żeby się dostać, a więc wypisać bez błędów, kurczę, ładny dokument, wysyłać go pocztą i tak czekasz na zwrotkę. Miesiąc, drugi, i po trzech miesiącach otwierasz skrzynkę pocztową, a tam jest list z czerwoną pieczątką i od 2305 i ci się tak ręce trzęsą. Tak ci się ręce trzęsą i zapraszamy na egzamin, proszę przywieźć strój sportowy tu i tu, i pamiętam wtedy było, że Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mam się stawić o godzinie 8 rano. I tyle. A 3 tygodnie wcześniej, bo ja bardzo dużo grałem w piłkę, więc po strzelonej bramce zrobiłem salto w przód i zerwałem sobie oba Achillesy. A więc z takimi nogami pojechałem. Ale dałeś radę. Dałem radę przejść, dostać się. A powiedz mi, bo tam też na podstawie jakiego wniosku z twojej książki, czy tym chłopakom, którzy mieli po prostu, wiesz, jakąś rolę, jakąś taką robotę koło domu i tak dalej, czyli te, jakaś powiedzmy, no wieś generalnie, że im jak gdyby łatwiej było na tych selekcjach, czy nie? Czy powiem ci łatwiej... Że byli bardziej zahartowani, jeżeli chodzi o taką tyrę, że wiesz, że dawniej ta praca na roli, bo dzisiaj tu wiadomo, że są ciągniki, maszyny i tak dalej, ale ja też pamiętam, jak tam dziadkiem żeśmy chodzili kosić, to tam nie było, że jak dzisiaj, że... Płużek ciągnąłeś na wykopki? Proszę? Płużek ciągnąłeś na wykopki? No nie ciągnąłem. A ja ciągnąłem. Ale był koń, był traktor. Konia też, nie mieliśmy. I to nie było też tak, że się tam szło jak dzisiaj na trening na 1,5 godziny, później przerwa, regeneracja. Wiesz, ja na się orało, po prostu się orało. Tak, ja śmieję się często z siłowni, bo na siłowni, wiesz, ćwiczy się w seriami odpowiednią czasem i tak patrzę, a jak ja robiłem swój grzbiet, jak było do, kurczę, skopania 3-4 ary podziemniaki i trzeba było sztychówką skopać tą ziemię. I co pracuje ci? Noga, grzbiet, ręce. Korpus i wszystko. Wiesz, wszystko ci pracuje, a więc później, kurczę, że nie, bo się przetrenuje, albo nie, bo ta masa... I to jest, wiesz, jest całkiem inna siła kogoś, kto jest wyrobiony w pracy, niż siła ta, która jest wyrobiona na siłowni. To jest, wiesz, jak się mnie ktoś pyta, jak długo zajęło ci nawal, żebyś się nauczył pociągać na drążku? Ja nie pamiętam, żebym ja się w swoim życiu nie podciągał na drążku. No bo jako dziecko to się miało czepak, skakało się po drzewach. Kiedy się nauczyłeś na drążku podciągać? Uczyłeś się kiedyś? Wiesz, no były bramki gdzieś tam na boisku i nie było. No zawsze było... się podciągało, no kurczę. Znaczy ja ci powiem, ja kiedyś, bo mam takiego, już przerwę, to jest fajna anegdota. Mam takiego doktora z AWF-u, który mnie strasznie męczył z gimnastyki, doktor Kos, którego przy okazji pozdrawiam. Kiedyś razem biegliśmy maraton, jako żeśmy się tak na maratonie spotkali i też tak rozmawiali o tych właśnie młodach, że on mówi tak, on dawniej, jak robił na gimnastyce, że tam zrobił jakieś pompki, tu pomachał hantlom, gdzieś tam wyszedł po linii, to on nie wiedział, że robi crossfit, nie? Mówi, jak wiszeli na czepaku przez cały dzień przed blokiem i tam dyndali na różne sposoby, to nie wiedział, że robi kalistenikę, nie? Mówi, jak parkouring, czy jak to się jak tam poszli nazywa? Na grandę właśnie, na jabłka gdzieś i musieli później uciekać przez płoty i przez cmentarz i skakać, to nie wiedział, że robi parkour, nie? I to jest właśnie to, że znowu jest to takie zachłyśnięcie się tym nazewnictwem, a generalnie no to było, nie? Wiesz, ja z zapasów klasycznego się wywodzę treningu. Z rysiem wolnym no, na pewno. No, raczej już, no to wiadomo. No. A więc trening obwodowy to było coś normalnego, kurczę, na treningu zapaśniczym. Nie? No, standard. No, gdzie się zmienili fit cross, kurczę, i tak dalej. Ja się wychowałem w dzielnicy domków jednorodzinnych i wiesz, skakanie do piaskownicy, kurczę, z pierwszego piętra albo z dachu, dopóki kumpel, kurczę, nie złamał nogi w piszczeli, to było coś normalnego, a więc... I to pytanie, które zadajesz, chłopaki z miasta, chłopaki ze wsi, myślę, że nasze pokolenie było tak samo silne, bo się nie siedziało w domu, zasuwało się, skakało i tak dalej. Dzisiaj ludzie przygotowują się do tego, bo oni mają takiego
nie, przychodziłeś ze szkoły, moi rodzice mieli pole, mieli sad. Misja. Trzeba było, kurczę, iść do ziemniaków, grabić, kosić, robić koło domu, kurczę. A więc naturalnie siła wychodziła ci z tego, co robiłaś. Kto miał więcej hektarów, ten był silniejszy. Tak? No tak. No, to był przelicznik twojej sprawności fizycznej. No i nie było całego tego, tych mediów, komórek, internetu. Więc no, dzisiaj można powiedzieć, że mają i łatwiej, tak, bo mają wiedzę. To wychodziło raz w miesiącu, bo to był miesięcznik. I tylko to była jedyna wiedza, jaka mogłeś się dostać. Dzisiaj wiedzą o selekcji wszystko. Ale powiem ci, że były bardzo rzetelne te artykuły, bo nieraz sobie tu trzeba... Dziennikarstwo było też inne. No to faktycznie byli dziennikarze i masę rzeczy można się tu dowiedzieć, ich o historii. Zresztą ja to tak mi nie czytałem tego komandosa, bo też chciałem iść do wojska, ale niestety lekarz, który orzekał, stwierdził, że się nie nadaje kompletnie do służby. No i poszedłem na studia. Ja mam pytanie. 9 rok. Mając generała Petelickiego na okładce, jakby generał został dowódcą tak długo, jak sam by zechciał, gdzie byłby Grom dzisiaj? Myślę, że w tym samym miejscu, w którym jest, na Rębe, w Warszawie, ale to są też... Patrzeć na czas, okres osób, które w danym czasie pełnią swoje obowiązki. A więc pan generał, fenomenalny człowiek i uważam, że nikt inny nie byłby w stanie stworzyć tej jednostki, tak jak to stworzył pan generał Petelicki. I to jest naprawdę, żaden inny generał w Wojsku Polskim by tego nie uciągnął. A później z kolejnymi dowódcami, no niestety byli dowódcy, którzy się kompletnie nie nadawali na to stanowisko. I to jest, i w ich czasie pan generał na pewno byłby lepszym dowódcą dla jednostki niż oni, ale poza nim dowódcami też byli naprawdę wybitni faceci, którzy zrobili dobrą robotę dla jednostki. A więc nie wiem, jak inaczej mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie? To też nie jest tak, że jakby generał Petelicki był przez całe 30 lat istnienia jednostki, byłoby wszystko, kurczę, super. No wyszłoby w praniu. No wyszłoby po prostu w praniu, nie? A powiedz mi, o co chodziło z tą całą aferą, gdzie gdzieś tak na ostrzu noża stanęło, jak gdyby, nie wiem, który to rok był w ogóle, że mieli rozwiązać tą jednostkę. Natomiast ja to pamiętam z tego... No to są te lata, to jest... 89 rok, znaczy 99 rok, 2000. No, mój kolega, który przeszedł selekcję, czekał na przydział właśnie do chyba do Gdyni, czy gdzieś tam do tego Wodnego i wtedy niby mieli rozwiązać jednostkę i już nikt nigdy do niego nie odezwał po tym, jak przeszedł tą selekcję. To były takie... I o co w ogóle w tym chodziło? To było jakieś polityczne rozdanie, czy... Tak, to było raz polityczne rozdanie, a dwa, że zaszło im wychodzić z Excelu, że wyszkolenie nas kosztuje bardzo dużo, czy nie lepiej za to kupić czołg. I gdyby nie World Trade Center, niestety, i nie szukam tutaj zewnętrznego wroga, gdyby nie wojna w Iraku i Afganistanie, to byśmy znowu dzisiaj nie rozmawiali, bo nam już się kazano powoli pakować i chciano rozwiązać jednostkę, bo po co Polsce taka jednostka? Gdzie dzisiaj już się tego nikt nie zastanawia, bo wiesz, że żołnierz jednostki specjalnej, a wojsko konwencjonalne to są dwa różne światy. I sobie dzisiaj nie pozwoli, żeby niektóre operacje, kurczę, wykonywali żołnierze konwencjonalni, no bo oni niestety zginą. A więc wyszła z jednostki specjalnej, jesteśmy szkoleni do tego, żeby zwyciężać. I to jest takie, wiesz, nasze polskie, to jest tak jak mówienie o tym grocie dzisiaj. Zlikwidować, zamknąć, bo się nie nadaje, a później się budzimy i nie mamy nic. Znaczy, że takie jednostki, niezależnie, że one są drogie, że jest bardzo duża odpad ludzi, że nie wszyscy się nadają, że... Jak nikt, to nikogo nie przejmuje, a jak się dostanie tylko jeden, to w tego jednego trzeba inwestować. A więc o to przede wszystkim chodziło, aspekt finansowy i tyle. Poza tym... A to nie było tak, że generał komuś tam zaszedł za skórkę? Ja już też za bardzo nie pamiętam. Tam też się opcja zmieniła, bo było prócie sejfu w jednostce, że generał Petelicki miał przetargi robić niezgodnie z tym, co się później okazało, że wszystko jest nieprawdą, ale... Jak już odwołali, no to już do widzenia. No stare czasy. No nic, ale jednostka przetrwała, ma się dobrze, robi robotę. No i co, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej tylko. A powiedz mi, wracając do naszej młodzieży, albo i nie jeszcze, czy może wracając do twoich miejsc, czy ty byłeś w takiej miejscowości jak Slawonia?
wschodniej? Nie, ja w Jugosławii nie byłem. Czy ty tam nie pojmowałeś tego słynnego zbrodniarza wojennego, Slawka? Starsi koledzy i... Starsi, tak? Tak, to starsze pokolenie. To był chyba 88, 7 rok. Nie. 90. Czy 90. Ja 90, to wyciągnąłem, że to jeszcze już Gromowcy robili. Tak, 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 ale to robili Gromowcy, tylko że to starsze pokolenie ode mnie. Mhm. A ty w ogóle, jak to jest w ogóle z tym mówieniem o misjach, kiedy ty kończysz służbę? Bo wy możecie mówić, nie możecie mówić, na ile jesteś jak gdyby jakoś tam, masz ten zaciągnięty hamulec, do którego momentu możesz, czy to mija jakiś okres, lat, jest jakaś tajemnica? Tak, oczywiście, że tak, ale ja sobie to tak inaczej, z taką tajemnicą i z tym wszystkim, to jest... Najważniejsze jest, że nie możesz opowiadać o tym w trakcie trwania danej operacji. A więc coś gdzieś się dzieje, jeżeli byś coś powiedział, dojdzie do przeciwnika i ma to skutek natychmiastowy. Gdy jest to tak, jak ja mam w swoich książkach, że ja opisuję rzeczy, które się wydarzyły 15 lat temu. To już jest dosyć duży czasookres. Praktycznie większość albo i wszyscy koledzy, którzy brali w niej udział, są już na emeryturze, tak jak ja. Tej wojny już nie ma, to już się odbyło gdzieś. Historia. To już jest całkowicie historia. To jest tak, jak byś popatrzył też, że mamy powstanie warszawskie, 44 rok, kiedy zacząć o nim pisać. A chcemy się dowiedzieć, co było w powstaniu warszawskim, prawda? Mhm. A wiele osób już zmarło, które nie opisały tego nigdy wcześniej. A więc to jest. Ja poza tym sobie biorę tak, że to, co jest w tych książkach, to jest prawdziwe, ale ja czasami zmieniam, albo w ogóle nie piszę miejscowości, albo nie podaję nazwisk, gdzie to było. A więc nawet ktoś z drugiej strony brałby w tym udział, to nie jest w stanie z tego zweryfikować i czytając to, on nie jest w stanie odkryć tego, że on tam w to był wtedy zamieszany. Ja sobie to tak płynnie gdzieś przechodzę. Czyli generalnie to wszystko już jest na... To jest historia. To jest historia. To jest historia już odkryta. A powiedz mi taką rzecz, czy ty już pod kątem jak gdyby tych trendów wojskowych, tych wszystkich gadżetów i tego, czy ty czujesz, że odstajesz od tego, co się aktualnie dzieje tam? Słuchaj, no to mówię o wyposażeniu, tak, o odstaję. Taktyce, technice, wiesz, czy jak w ogóle zaktualizować tą wiedzę, czy żeby być na czasie, to ty faktycznie musisz być tym, podejrzewam, że tak, bo to jest trochę jak w walce, nie? Jak nie walczysz cały czas, to się nie rozwijasz, no nie? I to jest, powiem ci, nie tak, wyciągasz wniosków. Jeżeli jesteś na zespole bojowym, bierzesz cały czas udział w zajęciach, tworzysz trendy i robisz to, jeżeli odchodzisz, idziesz na miesiąc na urlop albo masz miesiąc chorobowego, to jak wracasz do zespołu, to musisz nadrobić. Dużo nadrobić. Nie jesteś w formie z nimi wszystkimi. Ten wózek odjechał. Ta kolejka już jest z przodu. Musisz, kurczę, gonić to wszystko, żeby być z powrotem. Czasami umiejętności strzeleckie są więc umiejętnościami cyrkowymi, kurczę. Ty się nie zastanawiasz, czy trafisz, tylko po prostu naciskasz na spust i pracujesz, wiesz. Masz nawyki. Jak walczysz, to się nie zastanawiasz, jaką technikę komuś gdzieś tam wchodzisz, tylko automatyzm. Jesteś troszeczkę w głowie ci to wszystko i automatycznie ci to wchodzi. A więc tak wygląda zbudowanie pojedynczego żołnierza, sekcji, zespołu. Musisz być w tym. Także ja teraz po 8 latach na emeryturze to, wiesz, ja o tym mogę mówić, mam filmy w głowie i tak dalej, ale to nie ten sprzęt, a to nie jest tylko taktyka, to nie jest tylko strzelanie, to jest całość, to są procedury radiowe, to jest inny sprzęt taktyczny, umieszczenie sobie tego wszystkiego na siebie, no to jest duża rzecz, której się nie da tak wskoczyć z powrotem. Tym bardziej, że postęp technologiczny jest... Postęp technologiczny jest, oczywiście, że masakra, tak. No. A powiedz mi, jeżeli jeszcze możesz mówić na tamtym, bo ja miałem jakiś tam kontakt, powiedzmy, z tymi operatorami w Stanach, jak myślałem, wschodniego, i oni mi pokazywali różne jakieś takie gadżety, które tam u siebie w robocie mają, typu wytrychy, czy mieli jakieś takie... Wtedy już, ja miałem wtedy taką Nokię rozsuwaną, nie było czegoś, iPody dopiero wchodziły, a oni mieli coś takiego jak taki, wiesz... Panele takie. Taki jak gdyby wyświetlacz GPS, czy coś takiego, taki, wiesz, taki, to coś takiego jak telefon dzisiaj, i oni mówią, że na przykład dzięki temu urządzeniu mogli ściągnąć dany sygnał radiowy albo obraz wideo. Były takie rzeczy u was, czy to było bardziej...
Słuchaj, wtedy. Pytam o to, czy ten postęp technologiczny jest dużo wcześniej w wojsku, a dopiero później wychodzi na rynek cywilny, jest. Czy nie? Jest. Ja pamiętam takie urządzenie, które przyjechało do nas, nie pamiętam skąd, że przykładałeś go do ściany i miałeś na monitorze... Co jest za ścianą? Co jest za ścianą, bo to było cieplne. To zbierało termowizyjne i widziałeś postacie, które się przemieszczały. Widziałeś na zasadzie białych plam, które... Czyli coś tam cieplnie się porywały. Nie mogłeś oczywiście tego przystawić na rury, bo na przykład zbierał ci z rur, nie? Mhm. Mogłeś to do podłogi dać i on ci czytał ten obiekt, który jest, nie? A więc to są, wiesz, takie rzeczy. A dzisiaj masz na przykład kamery termowizyjne, już to nie jest taki... Już wiesz, że no to nie. Istnieje, nie? A myśmy wtedy patrzyli i... Wow! Kurczę, przez ściany widzisz, nie? No to, jest, no to, a to jest, co dzisiaj jest, nie? To co jest dzisiaj. No dzisiaj nie mam już tej wiedzy, co jest, nie? No... No dobra, tak chyba byśmy... Tak się ciekawie rozmawia przy polskim trunku. Tak. Ja bym jeszcze taką miał jakiś przekaz do młodzieży. Jaki ty masz pomysł na tą dzisiejszą młodzież? I czy uważasz, że ona jest zepsuta, nie jest zepsuta? Jeżeli byś był takim, powiedzmy, ministrem od wychowania młodzieży i tak dalej, miałbyś moc sprawczą, co byś wprowadził obowiązkowo do szkoły podstawowej, średniej, zawodowej? Dobra. Żeby tą młodzież jakoś tam to, nakierować. To przypomnij mi to pytanie, a dam ci takie wprowadzenie. Poznałem bardzo niesamowitego człowieka, pana Karskiego, powstaniec warszawski. Jego ojcem był prezydent Warszawy. Ten, co dojechał do Stanów Zjednoczonych do prezydenta i zgłaszał o sytuacji w Auschwitzie i tak dalej, tak? Nie. Nie Karski, tylko Kulski, przepraszam. Kulski. Kulski był synem ostatniego prezydenta Warszawy, bo po Starzyńskim Kulski był wiceprezydentem i przez cały okres II wojny światowej był z polskiej strony w administracji i miał pozwolenie pracować dla Niemców jako wiceprezydent. Gazownie, te wszystkie rzeczy on załatwiał. I miał syna. Syn w 39 roku, jak się nie mylę, miał 16 lat. I on mówi, że jak oni w 39 roku, w czerwcu, odchodzili na wakacje, to dyrektor szkoły stał i mówił, że tak złej młodzieży on nigdy się nie spotkał. Co z was wyrośnie? Co z was wyrośnie, że jak wrócicie w 39 we wrześniu do szkoły, to się wam do tulków dobiorę, bo jesteście tak źli i tak niedobrzy. Mówił to do młodzieży, która przetrwała okupację, walczyła w powstaniu warszawskim, a później jeszcze im do komuna dopieprzyła. A więc rozmawiając z nim, on mówi, że on patrzy na młodzież, że zawsze młodzież jest taka sama. I nie można mówić, że coś jest z młodzieżą złą i tak dalej, bo on mówi, on w 39 roku był najgorszą młodzieżą, jaką wychował ich dyrektor. Nie? Tak trzeba patrzeć. A czego bym wrócił? Wróciłbym i chciałbym inaczej, jakbym był ministrem... Czego? Edukacji narodowej? Wychowania, nie wiem, no jakoś byśmy to nazwali. To bym zrobił taki przedmiot, w których dzieci, młodzież, nie wiem, od czwartej klasy, trzeciej podstawówki, nauka krojenia chleba nożem, rąbanie drewna, rozpalanie w piecu, chodzenie do lasu, zbieranie chrustu, jeżdżenie na wykopki, jeżdżenie do sadów, zbieranie jabłek, zbieranie truskawek, praca u podstaw na roli, a więc wróciłbym do prac praktycznych, żeby dłonie i te kciuki nie służyły tylko do jeżdżenia po smartfonie, ale żeby nagle pokazać, że żeby podnieść patyk, trzeba się schylić i można go złamać na kolanie. A więc wiem, że ta edukacja i rozwój intelektualny jest bardzo wysoki, ale żeby za tym szła troszeczkę praca dłoni. No, hardkorowo. Nie? Ciężkie, nie? Hardkorowo. Uczyć kogoś czegoś, czego nigdy się nikt... Znaczy, ja uczył mam... cię ktoś w ogóle drąbać drewno? Nie, ale wiesz co... Potrafisz. Ja, no, zobacz, jak uczyliśmy się o pantofelkach, jakiś tam nie wiadomo rzeczach z biologii, chemii i tak dalej, ale idziesz dzisiaj do lasu i praktycznie ja teraz na starość uczę się, jakie mamy rodzaje drzew. Z których drzew mogę ściągnąć, co i go wypić, co mogę zjeść w lesie, naszym tutaj polskim lesie, jakie zioła mamy jadalne, jakie zioła mamy lecznicze, co tu, jak tu można wiedzieć i to, co mówisz, no, co z tego, ty się uczysz o całkach, o funkcjach i uczysz się tego, żeby tylko zdać egzamin,
A oni nie potrafią, a czy oni, no my, ja, to, wiesz, chcesz się nauczyć rosołu, to musisz ten rosół zrobić, musisz znać przepis i tego brakuje, no nie, to co mówisz, no zbieranie chrustu, no tylko po co go teraz zbierasz, nie? Trzy filmy, które górną półkę i poza nimi nie ma nic innego, to jest Pluton, Rambo, no i z tych nowoczesnych, nowych filmów, no to Black Hole Down. Trzy filmy, które... Helikopter w ogniu. Są takie dla mnie topowe. No oczywiście, wiesz, no, Szeregowca Ryana bardzo dobrze się ogląda. Kompania Braci jako cykl filmów, no to są taki film, który pokazuje ci ten obraz wojny takiej. Można to poczuć, ale... Rambo, Pluton i... No, a który to był film ten o uwielbiam zapach napalmu o poranku? Czas Apokalipsy. Ale to już jest pojechany troszeczkę tam, że jest fabuła taka nie pokazująca tego takiego żołnierza. Nie wiesz, bo nie byłeś w Wietnamie. Nie wiem, nie byłem w Wietnamie. No, może tak było. Może faktycznie palili tym napalmem, bo w Ameryce wszystko jest możliwe. No. A z polskich filmów? Właśnie o Karwale miałem zapytać. Nie mam chyba nic do powiedzenia. No, bardzo słaby film jak dla mnie. To tak. Realizacyjnie, czy. Ale myślisz na przykład. Nie, nie. O waszych akcjach powstałby jakiś spektakularny film? Wiele spektakularnych filmów, tylko trzeba sobie dać pytanie, budżet jaki masz. No bo nie może być, że ci śmigłowiec Black Hawk gra jakiś inny śmigłowiec, albo jak działaliśmy na lotniskowcu i robimy to na jakimś starym statku. Przeprawowym. A więc jeżeli chcesz zrobić dobry film o naszych działaniach w Iraku czy w Afganistanie, no to trzeba mieć budżet i za reżysera Spielberga, to wtedy będzie film, który opowie naszą historię. Ale jeszcze wracając do takiej historii, Chris Cale. Czy to prawda, że w Polsce też mamy takiego polskiego Chrisa Cale'a? Znaczy wiesz, z Chrisem Cale'em byłem w tym samym czasie w Iraku, gdzie był Chris. I czy mamy takich samych? Chłopaki jeszcze o Chrisie nikt nie wiedział, a robili te same operacje co on w innych miejscach. Nic mu nie ujmując, ale no, nasi snajperzy byli na równi z Chrisem, tyle ale że... Ale mi chodzi bardziej o ten licznik, nie? Że a to tam, o licznik to się nie, rozmawiali ze snajperami. Potwierdzone trafienia i tak dalej. Czy ty masz wiedzę, że w Polsce są też tacy, czy jednak Chris Cale to był taki rekordzista? Ja w ogóle tak nie chciałbym podchodzić, bo każdy strzał to jest ochrona życia nas, żołnierzy, i niech się snajperzy na ten temat wypowiadają. Czyli trzeba zaprosić snajpera. Trzeba zaprosić do tego snajpera, a wojna jest strasznie brudna. Wojna śmierdzi naprawdę ludzkimi ciałami, zgnilizną, ropą i oponami, a więc mi to nie pasuje takie zbieranie sobie kurczę licznika. No ale wiesz, to się sprzedaje. Tak, to jest Ameryka. To jest właśnie w Ameryce pierwsze co, to no widzisz, no jak się ten film Clint Eastwood o Chrisie Cale. Dlatego mnie się zapytałeś, kurczę, ile kilim, to ja ci powiem, że ważniejsze dla mnie jest, ilu ludzkich życzeń. Nie, to jest żenujące pytanie prowadzącego, to jaki wiesz, żenujący żarcik Karola Strasburgera. Tak. Więc... I widzisz, i my też inaczej podchodzimy do tego, no kurczę, u nas by nikt z tego nie zrobił, kurde, nie chcę powiedzieć show, ani legendy, że któryś z nas trzech chłopaków, nie wiem, tam 160 potwierdzonych strzałów ma, no to myślę, że my w Europie, w Polsce mamy inne podejście do wojny niż Ameryka, która ostatnią wojnę u siebie miała, wojnę secesyjną. U siebie. A cały czas jest na wojnie. Patrzą. I wojna secesyjna 1863, kiedy u nas było powstanie listopadowe, znaczy powstanie styczniowe, to oni mieli wojnę secesyjną. No tak. I na tym koniec. No. Ale wracając jeszcze do wątku snajperów, to mnie zawsze... w ostatnich latach odkryłem, że zawsze na podstawie tych właśnie filmów myślałem, że snajper to jest taki, wiesz, przebojowy, tego tu lata wszędzie, a się okazuje, że snajperzy to takie flegmatyczne usposobienie charakteru. Trzeba mieć cierpliwość, żeby tyle wyleżeć. Żeby zalegnąć w kałuży, sikać pod siebie przez parę dni, tak? Ciężka robota, nie zazdroszczę, wolę swoją, więc... Czyli są jak gdyby, jest jakaś taka selekcja i dedykowani są goście do tego, jest coś takiego jak temperament, wiesz? No i z tym temperamentem człowiek się rodzi i strasznie, praktycznie temperament jest niezmienny, a więc ciężko komuś, kto jest lekko pobudliwy i gra na ataku w piłę,
żeby nagle został stoperem i przestał cały mecz. Jednak będziesz miał duszę, która będzie cię pchała do przodu. I tak właśnie do jednostek specjalnych masz pełen zakres temperamentu, a więc jest ktoś spokojny, który potrafi wyważenie przesiedzieć swoje, no bo jest potrzebny do tego roboty, a jest ktoś, kto ma lekkie ADHD i idzie do przodu, nie? A więc to jest popatrzenie na siebie później, co ty w tym życiu swoim wojskowym chcesz robić, nie? Czy chcesz przeleżeć, czy chcesz przeskakać? Najdziwniejsza akcja, jaka ci się przydarzyła, będąc w wojsku? Najdziwniejsza akcja. Taka abstrakcja. O ile się coś takiego wydarzyło w ogóle? Kurczę, dobre pytanie. Muszę zaczerpnąć ze swojej historii. To może nie najdziwniejsza, ale taka, na które dzisiaj patrzę i patrzę na nią czasami jak na film Jamesa Bonda, wiesz? Bo dostaliśmy bardzo mało czasu, żeby spakować się i w ogóle w drugim krańcu Iraku ta robota była, no więc spakowaliśmy się, wjechaliśmy samochodami, hamerami do samolotu i patrzysz tak, lądują te Herkulesy, pakujesz się do tego samolotu, samochodem wjeżdżasz, nie wysiadasz nawet, ląduje gdzieś po półtorej godzinie, czy tam po 40 paru minutach tak naprawdę gdzieś indziej, wyjeżdżasz z tego samolotu, wjeżdżasz do hangaru, w hangarze jest szybka odprawa, w połowie ta odprawa jest zerwana, że musimy już jechać, bo gość się przemieszcza, zasuwamy, robimy robotę, po słuchawkach dostajemy, że mamy, kurczę, robotę przerwać, że ona jednak nie wyjdzie i facet zwiał następnym razem, a my go już mamy u siebie. Wjeżdżamy z powrotem na bazę, wypakowujemy, przyjeżdżają goście z wywiadu, patrzą i nie wierzą, że myśmy zrobili tą robotę, że jest. Gościu jest pakowany, kurczę, zabierany gdzieś w cholerę, te samoloty lądują po ciebie z powrotem, pakujesz się do samolotów, zawożą cię do Bagdadu z powrotem na lotnisko, wyjeżdżasz, kładziesz się spać i budzisz się rano. Sensznie. Faktycznie? I to jest takie, wiesz, że... A później idziesz w czystym stroju rano na śniadanie, zjesz i myślisz, co kupić w pieksie. A więc taka jedna noc była, że się budziłeś rano i wręcz filmowa scena, której nie chciało ci się wierzyć, że w tym brałeś udział. Zazdroszczę. No, dzisiaj sobie już tak, ale ja, wiesz, przez całą swoją karierę wojskową, że użyję tego słowa kariery, nie traktowałem tego jak przygoda, tylko naprawdę jako ciężka robota. Dzisiaj wspominając o tym, to można powiedzieć, że coś się fajnie robiło, ale wiesz, wielu chłopaków z tej roboty nie wróciło, wielu jest rannych, a wielu nie chce tego wspominać. Więc powiedz mi, co dalej? Co dalej? Będą następne książki? Będą następne programy? Myślę, że już społeczeństwo tego gdzieś oczekuje, a więc ilość osób, które do mnie pisze Nawalno, bo idzie zima, jesień i trzeba coś czytać, a podoba się już nie to, że to napisał Gromowiec, tylko największą satysfakcję mam z tego, że ludzie, którzy nie są dedykowani jakby mojej twórczości, a na przykład lubią, zainteresowałeś tym, bo przeczytałem moją książkę i mówię, o, świetnie piszesz, nie? No właśnie, to jest fajne, nie? W tym kierunku zmierzam. Czy ty na przykład myślisz, że byłbyś w stanie się troszeczkę przekonwertować i taką fabułę stworzyć? Albo napisać scenariusz do filmu. O. Kurczę, widzisz, no to jest też takie wyzwanie dla mnie. Zaczyna się od książek zawsze, tak, nie? Że mówisz, bo pisząc nawet książkę, ty wpadasz w jakiś rodzaj nawyk, można powiedzieć trening, no nie? Że ty z każdym razem będziesz pisał lepsze książki, lepsze scenariusze. To jest też taka obawa takiego autora jak ja, który zawsze za nim idzie, czy napisałem jedną, drugą, podobała się, czwarta, piąta, szósta się podobała, czy kiedy ktoś powie, weź może jednak bardziej w tą stronę, przestań, bo to już nie jest fajne. No na razie jestem na tej wznoszącej takiej, że ostatnia moja książka, taka nieporadnik, a więc Chłopaki z Marsa, to uważam, że naprawdę napisałem dobrą książkę i ona czytałem. Się świetnie czyta i mam tylko dobre opinie o niej. No gładko się to czyta, fajnie. To jest taka... Ja sam ją przeczytałem akurat i może już chyba tydzień niecały mi to zajęło, bo ona wchodzi. Są takie książki, z którymi się męczysz,
jak są jeszcze pisane jakimś starym językiem trudnym, a są takie książki, które po prostu łykasz, nie? Więc widzisz, jest to dla mnie wyzwanie. Jeszcze tych kilka moich przygód jest do opisania, ale tak jak ci powiedziałem, ja sobie cenię to, żeby jednak na tych historiach troszeczkę kurz osiadł. Mhm. A więc jeszcze mam na parę lat, bo ja ostatni raz w Afganistanie byłem w 2012 roku, a więc nawet chcąc pisząc o tym, no to trzeba jeszcze tam z tych 7 lat sobie poczekam, nie? Mhm. Więc tak niech sobie to skapuje. Cieszę się raczej, że rynek mówi do mnie, że pisz, niż że daj sobie spokój. A więc no, programy telewizyjne to też się gdzieś dzieje, tak ja uważam, troszeczkę poza mną, bo to, że ten program Strzelnica Nawala powstał, no to była nisza, bo sport nie był pokazywany w telewizji w ogóle. No tak. Zaprzyjaźniłem się gdzieś z tą stacją Polsat Sport i nagle nie było nic do pokazania i jest tutaj pomysł, to może poradnik strzelecki wtedy wydawałem, a więc może by coś nagrać takiego, bo jednak na strzelnicy można było się spotkać, a więc też dzięki temu się znamy. A więc nagle się otworzyła nisza, bo tak nikt tego programu nie pokazał, no bo masz Mistrzostwa Świata w piłkę, w jedną, w drugą, masz hokej, masz MMA, masz KSW. No w ogóle się, moim zdaniem w ogóle się strzelectwa nie pokazuje w telewizji, wręcz przeciwnie, się walczą z tym, żeby tego ograniczyć, te pozwolenia na broń, więc... A więc czy będzie dalej, jeżeli będzie taka wola telewidzów i czytelników? I czytelników, to myślę, że i Polsat też będzie chciał to zrobić. Jakieś pytania jeszcze? Tym oto trunkiem tutaj. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że dziękuję za zaproszenie i tak jak Grom był prekursorem jednostek specjalnych w Polsce, może nie prekursorem, ale zrobiliśmy tą robotę, to żeby to nasze polskie wam wchodziło, bo to jest przyjemne. Wchodzi. No ja już sobie skosztowałem. Ja dziękuję. Nawal, ja tobie dziękuję za służbę. Przede wszystkim dla kraju, dla ojczyzny, dla nas, bo to też nie jest tak, że kraj z tego nie ma żadnych korzyści. Może kiedyś większość ludzi to doceni i zrozumie, na czym to wszystko polega. Dziękuję ci za wizytę. Mam nadzieję, że nie pierwszą, nie ostatnią. Mam nadzieję, że się wycieczka po dolinkach krakowskich podobała, że moja chata Drwala na wzgórzu też zrobiła wrażenie. Ma moc i wiem, że tu będzie nie jedna niepokorna dusza tu do ciebie jeszcze zawita, bo jest naprawdę miejsce z duszą. I cóż, no i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję ci. I do następnego w takim razie odcinka. Wy, jak wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, achujcie, ochujcie. I czołem.